Norek kartezjusza. Potrzebne będą duża plastikowa butelka, mała fiolka, gumka, recepturka, woda. Jak przeprowadzić doświadczenie? Plastikową butelkę napełniamy wodą, szyjkę fiolki obciążamy, nalewamy do niej wody. Ostrożnie wkładamy do butelki i zakręcamy korek. Co się stanie, gdy ściśniemy butelkę? Dlaczego tak się dzieje? Gdy ściskam butelkę, wzrasta w środku ciśnienie i w związku z tym bardziej ściskany był pęcherzyk powietrza w fiolce, który nieco się zmniejszył. A to oznacza, że zmniejsza się wyporność nurka, do środka wlało się więcej wody. Nurek utonął, gdy z kolei ciśnienie maleje, pęcherzyk powiększa się i nurek zwiększa swoją wyporność i wypływa.